Zanim będę głosił swoje kazanie, chciałbym, żebyśmy pokłonili nasze głowy w modlitwie, abyśmy otworzyli się Ducha Świętego na Jego Słowo, ponieważ wierzę, że ono ma moc zmienić nasze życie. Całkowicie. Nasze myślenie, nasze postawy. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty, tak teraz oddajemy Tobie ten czas. Prosimy Ciebie, mów do nas. Panie, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego słowa, potrzebujemy Twojego ożywczego tchnienia. Wierzymy, że Ty przynosisz nam życie wieczne. Dajesz nam siłę i moc do tego życia. Dlatego dzisiaj, Duchu Święty, mów do nas, bo słudzy Twoi słuchają. Halleluja. Oddajemy Ci chwałę. Halleluja. Mam nadzieję, moi drodzy, że tydzień wam dobrze minął. Mam też taką żywą nadzieję, że w tym mijającym tygodniu więcej mieliście słów jak miód niż jak żądło, aby przynosić ludziom zachętę, pocieszenie i życie. I chciałbym dzisiaj w pewien sposób ten temat kontynuować, ponieważ wierzę, że jest ważny, ponieważ dokładnie wiemy, zwłaszcza my, chrześcijanie, że język ma przemożny wpływ na nasze życie. Biblia mówi, że w mocy języka jest życie i śmierć. Jest błogosławieństwo i przekleństwo. A więc tak jak on wnosi pewne rzeczy w życie innych ludzi, tak wierzę również dotyka naszego życia. My jesteśmy takimi pierwszymi beneficjentami naszych ust. Biblia mówi, że to, co jest w sercu, to potem jest na języku. A więc nasz język w jakiś sposób pokazuje to, jak wierzymy, jak myślimy, jak wartościujemy. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy mówili dobre Boże słowa. Słowa, które mówi Bóg, które my potem powtarzamy. Wyznawać wiarę w języku biblijnym to dokładnie znaczy mówić dokładnie to samo, co Słowo Boże. A więc kiedy wyznaję wiarę, to znaczy zgadzam się z tym wszystkim, co mówi Boże Słowo. I moi drodzy, ci z nas, którzy są trochę dłużej w Panu, przynajmniej kilka lat, około 10, myślę, że dokładnie wiemy, że nie wszystko w naszym świecie jest czarno-białe. Zgadzamy się z tym? Są pewne odcienie rzeczywistości. Czasami zmagamy się z różnymi sytuacjami. Czasami jest tak, że nie na wszystko mamy od razu celne, dokładne odpowiedzi. Czasami jest tak, że milczenie jest jedyną odpowiedzią. Czasami bywa tak, że nasze dobre rady, które dajemy innym, jakoś w naszym przypadku nie do końca chcą zadziałać. Zgadzacie się z tym? Mieliście taką sytuację? Jak łatwo jest, czy łatwiej jest doradzić innym, zrób to, zrób tak, zrób siak, a kiedy potem coś do nas przychodzi, okazuje się, że te nasze rady jakoś tak nie działają. I właśnie w takich dniach przychodzą do naszego serca pewne myśli, przychodzi pokusa i czasami dajemy się im pociągnąć w takie naprawdę ciemne miejsca, w miejsca zwątpienia, w miejsca smutku. Jesteśmy gdzieś przygnębieni. Widzę, że niektórzy patrzą na mnie z niedowierzaniem. Prawdopodobnie to ci, którzy dopiero coś nawrócili. Bo wiecie, kiedy ja się nawróciłem, to ja nie wierzyłem w to, że takie rzeczy mogą zdarzyć się wierzącym. Ale trochę czasu upłynęło, trochę dojrzałem i dzisiaj wierzę inaczej. Że takie rzeczy nie tylko się mogą zdarzyć wierzącym, ale zdarzają się wierzącym. Amen? Zdarzają się wierzącym. Ale na szczęście też wiem, że jest światełko w tunelu. Dlatego tak ważne jest to, aby kiedy przychodzą pewne sytuacje, nie patrzeć tylko w stronę mroku. Jak to jest, że niektórzy tylko widzą mrok, widzą smutek, widzą ciemność, a nie dostrzegają światełka, które świeci? I mam taką cichą nadzieję, że dzisiaj znajdziemy na to pytanie odpowiedź, a pomocną ku temu będzie dla nas historia Jana Chrzciciela.
chciałbym tę historię odczytać. Ale specjalnie dzisiaj nie wyświetlimy tekstu. Wczoraj tak bardzo mocno mi ktoś przypomniał, że wiara rodzi się ze słuchania. A więc zamykamy wszystkie nasze Biblie. Adam, nic tu nie wyświetlasz. Ja wam obiecuję, że będę czytał z Biblii, z Pisma Świętego, ale otwórz się teraz na słuchanie. To, co możesz sobie wyobrazić, to, że oto jest rzeka, jest gorąco, pełno ludzi i nad rzeką stoi Jan Chrzciciel. To możemy sobie wyobrazić, tak czytamy przecież historię. I posłuchajcie tej opowieści. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i sikiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku pamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzin i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wyobraź siebie w tym tłumie. Stoisz i słuchasz tego poselstwa. Słuchasz i jest moc. Gdzie się nie rozejrzysz, tłumy ludzi. Jesteś wśród nich. Jedni pokutują, może inni płaczą, inni wyznają grzechy, inni przychodzą do rzeki, aby dać się ochrzcić. W niektórych oczach jest pewnie radość, jest ulga, ale w innych jest też przerażenie. Dlaczego? Bo twardy jest język proroka. On budzi respekt. A jego życie, jego ubiór naprawdę robią wrażenie. Człowiek ubrany w sierść wielbłąda, pas skórzany. I wszyscy mówią: wiecie, co on je? Szarańcze i miód leśny. Bardzo ubogie menu, ale robi to wrażenie. Nasz najstarszy syn miał taki czas, kiedy miał też takie bardzo ubogie menu. Jadł ciągle chleb z Nutellą przez 6 lat. Aż w 6 klasie przeszło mu to. Dostał też kiedyś od klasy taki prezent, słoik Nutelli. Wiecie, Jan Chrzciciel jadł miód i szarańcze. Wyobraź siebie w tej sytuacji. Codziennie rano, albo 3 razy dziennie. Na śniadanie miód i szarańcza. Na obiad miód i szarańcza, a na kolację szarańcza i miód, żeby trochę urozmaicić. A więc zobaczcie, to robiło wrażenie. A sam Jan, jak mógł się czuć? Słuchajcie, to był jego czas. Oto mąż Boży, herold Bożego Słowa, mówi o sobie: jestem głosem wołającego na pustyni.
I wiecie, kiedy czytam tę historię z Janem Chrzcicielem, to widzę, że w tym czasie Janowi wszystko wydawało się bardzo proste i oczywiste. Jedyna alternatywa była taka: albo się nawrócić, albo będziecie wycięci. Wszystko. Dlatego jak najprędzej zrób to już teraz. Pokutuj. Bo gdy przyjdzie ten, o którym ja mówię, to dopiero się będzie działo. A więc lęk, bojaźń, strach wśród ludzi i Jan, który był bezkompromisowy, pełen odwagi, pełen pewności swojej misji młody człowiek. Nie wiem, jakie macie skojarzenie z Janem Chrzcicielem, ale warto pamiętać, że on wtedy miał około 30 lat. Tak jak Pan Jezus, to byli rówieśnicy, tam pół roku było między nimi różnicy. Nieraz myślimy o Janie jakimś takim starym, już takim, wiecie, starym Janie Chrzcicielu ze 100 lat, z tą szarańczą i z miodem i w tej chodzi tej. Nie, to był młody człowiek. To by tłumaczyło jego bezkompromisowość, jego odwagę. On nawet królowi powiedział, jak jest. Pamiętacie? Wygarnął mu wszystko. I teraz sobie myślałem, co czyniło, że Jan był taki niezłomny. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Jana 1,32, zobaczymy powody takiej postawy. Ewangelia Jana 1,32. Jan świadczył też mówiąc: widziałem ducha stępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim, na Jezusie. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch stępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja to widziałem, mówi Jan, i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Jan miał potężne świadectwo, słyszał Boży głos, co ma robić i jak ma rozpoznać Mesjasza. I on to dokładnie uczynił. Amen? Był z Jezusem w rzece, wtedy, kiedy niebo się otworzyło i Bóg z nieba rzekł: oto jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Wiecie, to były dni chwały Jana. On naprawdę był w swojej roli, był w tym właściwym miejscu i to były dni jego największej popularności, jego chwały. Wierzę, że Duch Święty chce nam też pokazać pewną analogię w tej postawie Jana Chrzciciela do zachowania wielu nowonawróconych ludzi. Zauważyłem, że prawie każdy z nas, nowonawróconych ludzi, przechodzi taki etap gorliwości janowej. Pamiętam swoje początkowe lata po nawróceniu, właściwie pierwsze pół roku. Miałem taki właśnie czas takiej gorliwości janowej, siekiera do ręki, Bożego Słowa oczywiście, i trzeba ciąć, trzeba tutaj wycinać wszystko, co jest. I wypadło mi takie kazanie w czasie Bożego Narodzenia, właściwie przed Bożym Narodzeniem, w 95 roku, jakie wygłosiłem, w Janowicach wióry leciały. Wszyscy, którzy mieli choinkę albo oni pomyśleli, wiedzieli, że są prawie potępieni. I na drugi dzień siedzę w pokoju i słyszę, jak kilkunastoletnia, chyba miała wtedy z 8 albo 10, ile? Kilkuletnia, no gdzieś koło 8 lat miała Ania Tomczyńska, córka pastora, ze śpiewem na ustach biegła do piwnicy po choinkę, bo idą święta, wyniosła ją na górę, dobrze do drzwi nie weszła i nagle usłyszała: co ty robisz, wywal to! I tatuś na nią skoczył, jak krzyczał na nią, i dziecko z płaczem, zapłakane, zeszło na dół i choinkę złożyło. W tym roku u Tomczyńskich nie było choinki. Wiecie, ja wygłosiłem kazanie. A potem przez 15 lat przy każdym spotkaniu Ewa mi mówiła, żona Marka: ale żeś wtedy powiedział, zepsułeś nam święta. Widzicie, okres gorliwości janowej. Skąd to się bierze? Nawracamy się. Ach, pierwsza miłość w sercu, zapał w sercu, przekonanie o racji i misji powoduje, że jesteś gotowy mówić do tłumów, mówić do jednostek, do każdego, czy chce, czy nie chce. Jak już cię widzą, to z daleka uciekają, bo wiedzą, że już jak ich dopadniesz, to czas będzie tutaj na ich niekorzyść. Każdy musi słuchać,
czy cech, czy nie. I wtedy właśnie to Boże Słowo się wydaje taka siekiera w rękach szalonego drwala, który idzie w las i tnie wszystko po kolei. Na niczym w ogóle nie myśli, ale ma dobre intencje. Wycinać fałsz i zło, ostrzegać, karcić, gromić, bo przecież Pan jest blisko. Koniec nadchodzi. I wtedy w tych dniach ludziom takim wszystko wydaje się bardzo proste i oczywiste. Nie masz czegoś? Wyznaj to, a będziesz miał. Chorujesz na coś? O, bracie, przyjmij uzdrowienie. Smucisz się? Raduj się w Panu, powiadam ci, zawsze raduj się. Bóg na twoje modlitwy jakoś odpowiada? O, brak ci wiary. Brak ci wiary albo jest jakiś ukryty, niewyznany grzech. Musisz to wyznać. Albo coś w tobie siedzi. Siekiera słowa, aż wióry lecą. Kto z was takie coś przechodzi? Nie ponoście ręki, ale przynajmniej kiwnijcie głową. Czasami nawet to miało naprawdę smutne konsekwencje. Znałem takiego jednego gorliwca. On miał naprawdę mega siekierę. Tak wielką, że sobie małżeństwo rozwalił, bo żona już nie miała siły do niego, powiedziała: chłopie, odejdź, ale na szczęście po kilku latach zrozumiał, połączyli się razem, żyją razem, chwała Bogu, naprawił swoje błędy. Wiecie, nieraz tak właśnie może być. Ale chcę powiedzieć, że na każdego Jana Chrzciciela przychodzi czas próby. Nie zawsze świeci słońce, nie zawsze są tłumy, nie zawsze jest mównica, nie zawsze jest audytorium. Przychodzi inny dzień niż słoneczny. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że zawsze przychodzi czas próby. Co więcej, Biblia mówi, że na każdego wierzącego przychodzi czas próby i Pan nikogo bez próby nie zostawia. A więc jeżeli jeszcze nie wiesz, o czym mówię, to jest znak, że próba przed tobą. I całe szczęście, że do dzisiaj słuchasz, dlatego że ja teraz ciebie wyposażę, jak tę próbę przejść. A ci, którzy próbę już niejedną przeszli, będą mieli okazję odświeżyć swojego ducha i nabrać sił do dalszego duchowego życia. Bo widzicie, to co zauważyłem, to czasami jest tak, że wbrew naszym poglądom, wbrew naszej wierze, naszym przekonaniom, do naszego życia, czy chcemy, czy nie chcemy, przychodzi jakiś mrok, przychodzi jakieś doświadczenie, przychodzi jakaś próba. Jest tak, czy nie? Znałem wielu, którzy wyznawali dobre rzeczy, a mimo to coś przyszło do ich życia. Dlaczego tak jest? Biblia mówi bardzo wyraźnie, że czytajcie Pismo Święte, do każdej osoby tutaj opisanej prędzej czy później przyszła próba. To jest znak dla nas, żebyśmy o tym pamiętali, że będziemy jeszcze nie raz wypróbowani. I coś podobnego spotkało Jana. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, 14 rozdział 3-5, co wydarzyło się w jego życiu. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu: nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. W pewnym momencie do tego niezłomnego Bożego męża, potężnego słowem proroka, przyszła sytuacja większa niż on, większa niż jego przekonania, większa po prostu. I skutek był tego taki, że znalazł się w więzieniu, zakuty w kajdany. Prawdopodobnie, a wiem, że był takim człowiekiem jak my, były w jego sercu pytania: dlaczego? Dlaczego tak się stało? Boże, dlaczego tutaj jestem?
Czy kiedy przechodziłeś próbę, miałeś takie pytanie, dlaczego? Ja miałem nieraz takie pytanie, dlaczego? I to nie jest wstyd pytać Boga, dlaczego? Bo musisz mieć od Niego odpowiedź. I teraz Jan siedzi zamknięty w ciemnej celi. I to, co zauważyłem, moi drodzy, to bardzo często jest tak, że próba nie przychodzi w świetle reflektorów. Kiedy są tłumy, kiedy ktoś jest na scenie, kiedy wszystkie światła są na niego skierowane, ale próba przychodzi w samotności, kiedy jesteś sam. I widzicie, na początku swego uwięzienia pewnie Jan miał świadomość, że cierpi dla dobrej sprawy, dla słusznej sprawy, dla Bożego Królestwa. To mu dawało siłę. Ja więcej wierzę w to, że on wiedział, że Mesjasz, którego on ogłosił, był niezwykły. Wiecie dlaczego? Bo ten Mesjasz uwalniał jeńców. A Jan siedzi w więzieniu, zakuty w kajdany. On wierzył, że jego Mesjasz, którego głosił Izajasz, ma moc uwalniać jeńców. Nie tylko ma moc, nie tylko może, ale jest w stanie to uczynić. Przecież tam dochodziły do niego te wszystkie wspaniałe informacje o cudach, jakie Jezus czynił. I wszystko wydawało się tylko kwestią czasu. Okej, poczekam trochę. Trudno, jest niewygodnie, jest ciemno, jest zimno, są różne myśli, ale poczekam, mój Mesjasz pomoże. I co się dzieje? Czas płynął i nie działo się nic. Ile razy było tak w twoim życiu, że modlisz się, masz przekonanie w 100%, że Pan ci może i chce pomóc, modlisz się, czas płynie i nie dzieje się jakby nic. My modlimy się już 8 lat, 10, ile? 10 lat o naszą córkę i jej uzdrowienie. Na razie nie dzieje się nic. Mamy swoją celę, mamy swoją ciemność. Ja przypuszczam, że każdy z nas ma jakąś swoją celę i swoją ciemność, miejsce, w którym jego wiara jest próbowana i rozciągana, a najtrudniejszym elementem w tym jest czas. Czas, który płynie i wydaje się, że nie dzieje się nic. I widzisz, w tym czasie bardzo często przychodzą do naszego umysłu myśli. Myśli destrukcyjne. Myśli pełne zniewiary, pełne zwątpienia, pewne takie, które cię przygaszają, które chcą cię okraść ze wszystkiego. Widzisz, Jan, kiedy tam siedział, w pewnym momencie zrozumiał, że coś jest nie tak. A co, jeżeli on się pomylił? A co, jeżeli to nie jest ten Mesjasz, o którym mówił, że jest? Gdyby Jan się pomylił i ogłosił nie tego Mesjasza, to całe jego życie było jedną wielką pomyłką. Od maleńkości wychowywany na pustyni. 30 lat, no może trochę mniej, 20 lat tej szarańczy i miodu. Po co te wszystkie wyrzeczenia? Pomyśl. Widzisz, czasami jest jakiś Herod, jakaś sytuacja, jakaś choroba, jakieś problemy finansowe, rodzinne, zawodowe, czy jakieś inne, które sprawiają, że ciemność trafia do twojego życia, które sprawiają, że jesteś jakby zakuty w kajdany, które czynią, że oczekujesz szybkiej odpowiedzi od Boga, a nie, nic się nie dzieje. To jest najtrudniejszy czas, kiedy jesteś sam na sam ze swoimi myślami. Wtedy przychodzą różne pytania, potem przychodzi zwątpienie, a potem może przyjść nawet niewiara. Znam wielu ludzi, którzy tą drogę przeszli i w tym niestety miejscu ciemności, skończyli swoje życie z Bogiem. W zwątpieniu i niewierze. I wiesz, wtedy wszystko wydaje się dziwne, bez sensu, taki mrok dookoła ciebie, nic nie rozumiesz, niebo jakby zamknięte. Co robić? Widzicie, ta historia pokazuje bardzo ważną rzecz. Kiedy jesteś pogrążony w mroku,
Odpowiedzią nie jest narzekanie. Narzekanie na ciemność, ale szukanie światła. Szukanie światła. Jana 1,5 mówi tak. Światłość świeci w ciemności. W każdej ciemności, nawet najgorszej, jakiej jesteś, świeci światło. Tylko ważne jest to, żebyś obejrzał się we właściwą stronę. Żebyś nie patrzył tylko w mrok, ale rozejrzał się i zobaczył, gdzie jest światłość. Bo Biblia mówi, lecz ciemność jej nie przemogła. Amen? Zawsze w największej naszej ciemności jest światłość. I w pewnym momencie Jan wpadł na tę myśl. Zwrócę się do Jezusa, zapytam Jego, o co chodzi. Tym bardziej, że Jezus sam o sobie mówił, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale co? Będzie miał światło i żywota. Jana 8,12. Zapisz sobie to miejsce. W dniach, kiedy wydaje ci się, że tylko jest ciemność wokół ciebie. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I dalej, będąc w tej historii, widzimy, że to Jan wysyła swoich uczniów. Daje im misję. Czytamy Ewangelia Mateusza, 11 rozdział 2-3. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Pytanie życia. Pytanie życia Jana Chrzciciela. To pytanie o sens jego życia, sens jego misji. Czy ty jesteś tym, którego mamy oczekiwać? I Jezus wysłał mu odpowiedź. Zobaczcie, Ewangelia Mateusza 4-6. A Jezus odpowiedział im, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Wspaniała odpowiedź? Odkryłem coś w tej odpowiedzi. I myślę, że Jan też to odkrył. W tej odpowiedzi brakowało jednej rzeczy. Izajasz mówi, że Mesjasz przynosi jeńcom wolność. W tym słowie o tym nie wspomniał. Zwróciliście na to uwagę? Nie wiem, czy Jan tego się spodziewał. Jezus wymienił wszystkie znaki mówiące o tym, że jest Mesjaszem, ale pominął jeden. Dla Jana wtedy najważniejszy, jakim było przyniesienie jeńcom wolności. Ale Jezus go tak i zostawił. W tym mroku, w którym był Jan, zapalił światło. I czym było to światełko dla Jana? Wierzę, że to były te ostatnie słowa Jezusa. Błogosławiony, czyli inaczej szczęśliwy jest ten, kto się mną nie zgorszy. Sprawdziłem kilka innych przykładów i w tym miejscu są takie słowa. Szczęśliwy ten, kto nie zwątpi we mnie. Biblia Tysiąclecia, Nowe Przymierze. Szczęśliwy ten, kto się do mnie nie zrazi. Przekład słowa życia. Szczęśliwy ten, kto nie straci wiary. A więc, kiedy Jezus mówi o zgorszeniu, to w tym pojęciu mieszczą się te słowa. Strata wiary, zrażenie się do Jezusa, zwątpienie w Niego. A więc widzimy, że Jezus dokładnie wiedział, co może i co dotyka serca Jana. A więc co Jezus powiedział Janowi tą odpowiedzią? Janie, ja wiem, co przeżywasz w swoim sercu. Janie, ufaj mi bez względu na wszystko, na to, co słyszysz, na to, co rozumiesz, na to, czego nie rozumiesz i w jakiej sytuacji jesteś. Janie,
trzymaj się mojego słowa. Janie, ja jestem światłością świata i nie ma takiej ciemności, która by ją ogarnęła. Janie, twoja historia nie kończy się w lochu, nie kończy się w więzieniu. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy, we mnie nie umrze na wieki. Ja wierzę, że ta odpowiedź poszerzyła perspektywę Jana. Bardzo często nasza perspektywa dzisiejszych wierzących niestety zamyka się tylko do doczesności. Byle być zdrowym, byle być szczęśliwym, byle być w miarę dobrze ustawionym. Tu i teraz. Perspektywa chrześcijańska, tu i teraz. Tylko to życie. Czego ci życzyć? Oj, zdrowia. Zdrowie najważniejsze. To prawda, jak mnie tam coś z tyłu kuje, to sobie o tym myślę, że jest ważne zdrowie. Ale zdrowie nie jest najważniejsze. Dlaczego? Bo ciągle je gdzieś tam gubimy po drodze. Ciągle je gdzieś tracimy. I co więcej, pewnego dnia najzdrowsze zdrowie się skończy. Wiecie gdzie? Łukasińskiego, Bobrzańska w Świdnicy i Słowiańska. Wiecie, co tam jest? Cmentarz. Tam się kończy zdrowie każdego. Najważniejsze zdrowie. Ważne, ale nie najważniejsze. Zobaczcie, odpowiedź Jezusa poszerzyła perspektywę Jana poza doczesność, poza to, co przemija, i rozszerzyła o to, co jest wieczne i naprawdę prawdziwe. Pierwszy Koryntian mówi tak, jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Jezus rozszerzył perspektywę Jana. Janie, loch nie kończy twojego życia. Wierzę, że Jezus rozszerza naszą perspektywę. Ta sytuacja, w której jesteś, nie kończy twojego życia. Amen? Jest więcej. Jest więcej. I zwróćcie uwagę, w oczach świata Jan przegrał. To była klęska. Po prostu zginął w więzieniu. Ale w oczach Jezusa był największym z ludzi, jaki zrodził się do tej pory z niewiasty. Amen? Tak powiedział. Nie było większego niż Jan narodzonych z niewiasty. Nie było. W oczach Jezusa on był zwycięzcą. I mam takie pytanie, czyje zdanie się bardziej liczy dla nas? Zdanie świata, który mówi porażka, czy zdanie Pana, który mówi zwycięstwo? Widzisz, nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje, że jest. Świat mówi porażka, przegrali, zginęli, a na co to wszystko? Jezus widzi więcej. On jest prawdziwym życiem. On króluje. Jego zdanie się liczy. Amen? Jezus poszerzył perspektywę Jana. Wierzę, że dzisiaj Jezus poszerzy perspektywę naszą. Nie wiem, jakie próby teraz przechodzisz. Nie wiem, z jaką ciemnością się w swoim sercu zmagasz. Ale wiem jedną rzecz, że to poselstwo jest odpowiedzią dla ciebie, na twoje życie. Bo widzisz, rzecz polega na tym, że kiedy jesteś pogrążony w mroku, to zacznij się rozglądać. To znaczy, że patrzysz w niewłaściwą stronę. Zwróć się w stronę światłości. Światłości, którą jest Jezus, żadna ciemność nie ogarnia. Nie ogarnie i nie przemoże. Ona zawsze świeci. Co to znaczy dla ciebie? Zawsze ją znajdziesz. Prosta rzecz. Dzisiaj proponuję wieczorem, póki jeszcze jest szybko ciemno, kiedy będziesz w pokoju, wygaś wszystkie światła i zapal sobie świeczkę. A potem pomyśl, jak długo muszę szukać światłości. Widzisz, kiedy światło świeci, to ją widać. Ale musisz się rozejrzeć. Musisz się rozejrzeć, aby ją zobaczyć.
Dlatego ja wierzę, że dzisiaj to samo, co do Jana mówi Jezus do ciebie. Gdybyś mógł teraz na chwilę skłonić swoją głowę i przez sekundkę, dosłownie przez sekundkę pomyśleć swoje imię. Marku, Malwino, Arturze, Aniu. Jezus mówi do ciebie, wiem, co przeżywasz w swoim sercu. Ufaj mi, bez względu na wszystko, co słyszysz, co rozumiesz, czego nie rozumiesz i w jakiej sytuacji jesteś. Trzymaj się mojego słowa. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Mój drogi, moja droga córko, mój drogi synu, twoja historia nie kończy się w tym lochu i w tej ciemnicy. Jest więcej niż nadzieja. Pamiętaj, po nocy zawsze przychodzi dzień. Po smutku radość. Po łzach śmiech. Jezus powiedział, że ostateczne zwycięstwo należy do nas. Jezus powiedział, jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Amen? Jak ja kocham entuzjazm Polaków, zwłaszcza kiedy tutaj stoję. Tam mi tak to nie przeszkadza, ale tutaj mi brakuje czegoś. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Amen, dokładnie tak jest. Co to znaczy? W oczach Jezusa nie jesteś przegrany, jesteś zwycięzcą. W oczach świata to może różnie wyglądać. Ubiegły rok był bardzo trudny dla wielu chrześcijan. Odeszli mężowie Boży, pokonani przez chorobę. Piotr Stępniak, Paweł Godawa, Alina Wieja, wielu innych ludzi. I świat mówi, i co? I co z ich wiarą? I co? Umarli. A tyle gadali, umarli. Słuchaj, to, co świat mówi, jest kłamstwem. Prawdą jest to, co mówi Jezus. W oczach Jego są zwycięzcami, bo mają prawdziwe życie. Amen? Pewnego dnia, prędzej czy później, każdy z was się z tym zgadza, czy nie, czy wierzy, czy nie, wszyscy gdzieś skończymy na jakiejś górce albo na jakimś płaskim terenie, gdzie jest napis cmentarz. Wszyscy. Nawet możesz to dzisiaj nie wierzyć. O, bracie, ja dopiero mam 15 lat. To jeszcze, ho, ho, widzisz, czas szybko leci. Pamiętam, kiedy chyba z 8 lat uczyłem się grać na pianinie i pani mi dała taką piosenkę, śpiesznie upływa życie. I grałem sobie to, śpiesznie upływa życie, ta, 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 ta. Potem się dowiedziałem, że to jest piosenka jeszcze sprzed wojny drugiej. Jest bardzo stara. I myślę, o ja, to ci, co ją napisali, wiedzieli, co piszą. Już ich nie ma. Już im upłynęło. Ale ja myślę, a ja mam dopiero 8 lat. Ta, ta, ta. Im upłynęło, mi nie upływa. Dzisiaj mam trochę więcej. Jejku, upłynęło. Ono cały czas płynie. Pamiętaj o tym. To nie zdrowie jest najważniejsze. To nie bogactwo jest najważniejsze. To nie pomyślność jest najważniejsze. Najważniejsze jest życie wieczne z Chrystusem. To jest najważniejsze. I najważniejszą troską twoją i moją jest to, aby te prawdziwo wygrane posiąść teraz. Być Bożym dzieckiem. Do Pana należeć. Oddać Mu swoje życie. Bo to wtedy to ma wszystko sens. Amen? Dlatego zaufaj Jezusowi. Pamiętaj, po każdej nocy przychodzi dzień. Ale w oczach Pana wiara, która jest próbowana w ogniu doświadczeń, staje się cenniejsza, tak cenna, że Biblia nazywa złoto czymś znikomym, tyle wartym, co błoto. Dlatego nie narzekaj na doświadczenia. Ceń je sobie, ponieważ one kształtują, wypalają, oczyszczają twoją i moją wiarę. I pewnego dnia staniemy przed Nim. Dołączymy do tylu wielkich, wspaniałych mężów Bożych, braci i sióstr, do Kościoła, który jest w niebie i usłyszymy to słowo. Wejdź, sługo dobry i wierny. Oto życie prawdziwe przed tobą. Prawdziwe to znaczy takie, które się nigdy nie skończy. Amen? Wtedy dorośniemy do pełni wymiarów Chrystusowych. Cudowna perspektywa. Jan Chrzciciel, mimo że jego ciało zostało w tym lochu, jego duch został uratowany i on ma żywot wieczny.
I pewnego dnia spotkamy się z Nim. Pomyślcie o tym. Mam kilka pytań do kilku osób z Biblii. Pomyśl sobie, spotka się z Adamem pierwszym, z Ewą. Sprawdzę to, czy faktycznie była najpiękniejszą kobietą na ziemi. Właściwie była, jaka by nie była, to była, bo była jedyna. A więc nie było opcji, żeby z kimś porównać. Spotkam się z Abrahamem. Spotkamy się z Dawidem, jejku, z Pawłem, z innymi braćmi. To będzie mega radość. Jest więcej niż tylko to życie. Dlatego, drogi bracie i siostro, spinając te dwa kazania razem, z tamtego tygodnia i z tego, myśl i wyznawaj dobre rzeczy, jakie Jezus mówi do ciebie w swoim słowie. Niech one będą miodem dla twojego serca. Niech przeszło pokrzepienie dla twojej duszy. Niech nas Bóg błogosławi. Wstańmy do modlitwy. Zamknijmy to modlitwą do Pana. Być może masz teraz taki ciężki czas, czas takiego lochu. Wierzę, że dzisiaj zapaliło się światło. Wierzę, że przychodzi odpowiedź od Jezusa. Halleluja. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejsze, Panie, słowo. Dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty dzisiaj przynosi nam nadzieję, radość, Panie, pewność, że nawet w sytuacjach trudnych i ciężkich jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy z rodu królewskiego, kapłańskiego rodu zwycięzców. I Panie, chociaż przed nami są często zmagania i trudności, to wiemy, że dzięki Twojej mocy, Panie, w Twoim imieniu, w Twoim Duchu Świętym, zwyciężymy ten świat i zwyciężyliśmy go. A zwycięstwem naszym jest wiara nasza, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest naszym Panem, że jest Synem Bożym. On nas przeprowadza z najgłębszej ciemności do swego wspaniałego światła. Dlatego, Ojcze, modlimy się o to. Panie, modlę się o to za siebie, o mój dom, o wszystkich moich braci, siostry, tutaj o każdą, Panie, osobę, aby nasze oczy, aby moje oczy patrzyły na Ciebie, który jesteś światłością świata. Chcę iść za Tobą, bo Ty powiedziałeś, że kto za Tobą idzie, nie będzie błądził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Jezu, uwielbiamy Ciebie, oddajemy Ci chwałę i cześć. Panie, chcemy teraz się zwać pieśń chwały i uwielbienia. Chcemy Ciebie wywyższyć. Niech dzisiaj Twój Duch Święty, niech Twój Duch Święty dzisiaj, Panie, przyjdzie z pokrzepieniem do naszego życia. I dziękuję Ci, że nie ma takiej burzy, której Ty nie uspokoisz, nie ma takiej ciemności, której Ty nie rozświetlisz, nie ma takiej, Panie, trudności czy porażki, której nie zmienisz w potężne zwycięstwo. Dlatego, Panie, dziękujemy Ci za Twoich bohaterów wiary. Dziękujemy Ci, Panie, za Jana Chrzciciela, za jego życie i doświadczenie i dziękujemy Ci za jego zwycięstwo. Panie, uwielbiamy Ciebie. Duchu Święty, prowadź nas. Niech imię Jezusa na tym miejscu będzie uwielbione i wywyższone. Amen. Amen.